Cześć! Znajdujemy się na placu w Tarnowie Podgórnym. Właśnie przygotowujemy się do przeprowadzenia testów dwoma ciągnikami Arbo Spin 130 Global oraz Massey Ferguson 7715. Będziemy tymi dwoma maszynami testować pług sześcioskibowy zagonowy PHX czeskiej produkcji na polu o powierzchni 0,5 hektara. Pług będzie ustawiony na głębokość roboczą około 30 cm oraz szerokość pomiędzy korpusami 36 cm. Te dwa ciągniki są różnych marek, mają również dwie różne specyfikacje. Także Arbos to jest maszyna 136-konna, czterocylindrowa o pojemności 3,4 litra, natomiast Massey Ferguson to już mocniejsza maszyna, ma 155 koni, 6 cylindrów i pojemność aż 6,6 litra. Dodaliśmy teraz paliwa pod sam korek w Masseju, żebyśmy po testach sprawdzili, ile wynosi jego spalanie. Sprawdzimy teraz, co powstało dla Masseya 7715 w pojeździe z pługiem. Głębokość 30 cm. Jest podkorek, czyli dwie bańki 5-litrowe, 10 litrów, pół hektara, czyli łącznie dają to 20 litrów na hektar. Massey 7715. Na potrzebę testów dolewamy paliwa pod korek, by sprawdzić późniejsze zużycie paliwa.
Zmierzymy teraz głębokość bruzdy po przeoraniu pługiem. Głębokość wychodzi nam około 30 cm. Po przeoraniu pola sprawdzimy teraz, ile arbos spalił. W tym celu dolejemy paliwa z bańki pod sam korek, żeby zobaczyć, jak wychodzi spalanie. Ciągnik pracował na powierzchni 0,5 hektara i spalił tylko 8 litrów paliwa, czyli przeliczając na 1 hektar 16 litrów. Zakończyliśmy test dwóch maszyn. Przypomnę, pracowaliśmy na polu o powierzchni 0,5 hektara pługiem sześcioskibowym zaganowym THX czeskiej produkcji. Szerokość robocza między korpusami wyniosła 36 cm, natomiast głębokość orki 30 cm. Porównywaliśmy dwa ciągniki. Arbos 5130 Global, czyli maszyna 136-konna, czterocylindrowa, o pojemności 3,4 litra. Oraz Massey Ferguson 7715, który aktualnie musiał jechać do kolejnych prac orkowych, o silniku 155-konnym, sześciocylindrowym i pojemności 6600 cm3. Jeżeli chodzi o wyniki, to w przeliczeniu na hektar Arbos pracował 48 minut, i spalił 16 litrów na hektar. W przypadku Masseya Fergusona wyszło to 46 minut i spalanie 20 litrów na hektar. Ciągniki o zupełnie innych gabarytach, ponieważ Massey Ferguson jest większy oraz ma większy silnik, a Arbos jest jego mniejszym konkurentem. Wykonały dokładnie taką samą pracę. Warto w takim razie zastanowić się, czy właśnie taki kompaktowy ciągnik nie jest idealny do naszego gospodarstwa. Jeżeli podobał się Wam nasz filmik, koniecznie zostawcie lajka. Jesteście zainteresowani nagraniem o podobnej tematyce? Zostawcie komentarz. Chcecie być na bieżąco z naszymi nowościami, aktualizacjami? Zasubskrybujcie kanał i koniecznie kliknijcie w dzwoneczek.